Jak można odwołać przelew krajowy? Kiedy pomylisz się w przelewie, na przykład źle wpiszesz numer konta lub kwotę, możesz odwołać zlecony już przelew w złotówkach do innego banku w Polsce. Zobacz, jak to zrobić. Zaloguj się do aplikacji mobilnej Moje ING. Wejdź w historię. Wybierz przelew, który chcesz odwołać. Kliknij w link Odwołaj przelew. Link będzie widoczny tylko w czasie, gdy możesz skorzystać z tej usługi. Upewnij się, że na pewno chcesz odwołać ten przelew. Po użyciu klawisza Dalej nie można już wycofać dyspozycji. Informacje o wysokości opłaty za odwołanie przelewu znajdziesz na ekranie. Pobierzemy ją na koniec okresu rozliczeniowego z Twojego konta osobistego. Po zatwierdzeniu otrzymasz informację o statusie Twojej dyspozycji. Status odwołanego przelewu możesz też sprawdzić po wejściu w historię. Pieniądze zwrócimy na Twoje konto najpóźniej w kolejnym dniu roboczym. Zwrot zobaczysz w historii konta.